Myśl 202. Kluczem do rozwoju jest znalezienie głębszych niż pospolite motywacji i odnalezienie w swoim sercu marzeń, pragnień, które doprowadzałyby do osiągnięcia celu materialnego i duchowego. A to oznacza odnalezienie miłości powszechnej, która ostatecznie jest celem osobistym i ponadnaturalnym, czyli ponadbiologicznym. Biologia topi nas w piekle beznadziei, ale mało kto to rozumie. Taki jest system postrzegania, zmanipulowany do dna. Biologia nie jest naszym celem. Ona ucieka od nas każdego dnia jak zwariowana. Warto to zauważyć. Pokój nie jest łatwo osiągalny, ponieważ płynie on z poznania siebie samego, ze zrozumienia, kim jesteśmy i jaki mamy cel do osiągnięcia na ziemi. Werwa ciała i duszy, wewnętrzne zadowolenie, piękno i bogactwo również, ale i bieda, upokorzenia, są tą drogą do poznania. Po otwarciu na całe piękno życia, umysłu, serca, powstaje coś na wzór pięknego, pachnącego kwiatu, pragnienie nieskazitelności we wszystkim. Wtedy pokój właściwie przekształca się w błogie uczucie i zadowolenie. Gdy jednostki będą nad tym pracowały, cywilizacje ziemskie będą żyły radośnie, z wielką nadzieją i spokojem. Ale i tak muszą tu wszyscy umrzeć, oby każdy już żył tu ostatni raz. Słowa Ojca Pio. Ale to jest trudne, bo brudy świata zalewają nas. Wolność i szczęście to naturalne cele wszechświata. Lecz niektórzy, wysoko w hierarchii usadowieni w galaktykach i na naszej planecie, świadomie rezygnują z takich celów. Wszyscy ci, którzy dostarczają światu tego mętnego potencjału, są chytrzy i nieodpowiedzialni. Pomimo iż mają moc władzy, luksusu i wpływania. Międzynarodowe zjawiska ideologiczno-polityczne w swych koncepcjach i teoriach społeczno-naukowych, inspirowanych przez biznesmenów i zaślepionych polityków, artystów, za grosz nie mają takiego dążenia do wolności i szczęścia, o które nam w rzeczywistości chodzi. Bowiem ich celem, ideą piękna, nie jest prawdziwa cnota i prawdziwe piękno, szlachetna przyjemność i rozkosz, lecz pozory, nie miewające żadnej idei wiecznego zdrowia i stabilności w życiu. Materializm i liberalizm, jakie wyznają, to podlotki nierozwiniętego umysłu duchowego. Kiedyś to zmienią, ale pewnie w następnym życiu biologicznym, kiedy po śmierci zobaczą więcej prawdy o swoim pochodzeniu. Jak pojmą swoimi szarymi komórkami, kto spowodował wolność i szczęście, wówczas oderwą swą świadomość od lepiku kosmosu. Zrozumieją to, co trzeba. Zjawiska światowej nauki rozniecają ogień wrażeń, sprzecznych poglądów i odkryć. Pobudzają głównie do niepohamowanego rozwoju ludzkiego ego. Nauka i odkrycia nie mogą być dla nas Bogiem. Ten stan rzeczy w efekcie prowadzi ludzi zamiast do spokoju, to do niepokoju. Potencjał nauki wykorzystuje się do niszczenia, trucia ludzi chemią,
No i do ekspansji technologii wojennych. Tego jest dużo więcej niż potrzeb spokoju i komfortu. A nowatorskie, autentycznie twórcze i szlachetne, proekologiczne technologie są spychane na margines. Jest to celowe niemówienie ludziom, społeczeństwom, cywilizacjom, całej otwartej prawdy, jaka jest dostępna na nasze warunki. Jednym słowem, brak naukowego serca na dłoni robi z nas ofiary systemu. Nikt jeszcze do tej pory, dzięki nieuczciwym obietnicom i manipulacjom, nie doznał ukojenia i pokoju serca. Zdaje się, iż czegoś do nowoczesnego postępu nadal nam brakuje. W tym świecie wszystko się psuje, słowa ojca Pio. W tych złych warunkach należy pracować nad tym, by prawda była poznawana i kochana. Przy poszanowaniu indywidualności każdego człowieka z osobna należy dążyć do powszechnej jedności ludów i społeczeństw poszczególnych państw. Moje własne szczęście i bezpieczeństwo zależy od szczęścia i bezpieczeństwa innych mieszkańców Ziemi. Taki powinien być kierunek myślenia i działania. To ideał. Wszystkie moje decyzje muszą być szczere, a więc pozytywne, by nie krzywdzić innych społeczeństw i ludzi. Brak wzajemnych uprzedzeń rasowych i kulturowych. Wszyscy są braćmi i siostrami i powinni pracować na rzecz wspólnego dobra, niezależnie od koloru skóry czy wyznawanej religii. Żeby nastąpił pełny spokój, należy wykluczyć ideologię świecką, ideologię religijną, a także ideologię filozoficzną i naukową. Nic w tym świecie nie jest i nigdy nie było Bogiem. Szacunek dla Boga w łagodności serca i myśli. Tak należy głosić swoje poglądy, przekonania, wyznania, aby wszyscy mogli zachować wolność wyboru i nie musieli z tego powodu cierpieć. Jeszcze daleka droga przed nami. Pełne idee Jezusa nie są ideami stricte religijnymi. Bóg dla Jezusa był tym, czym chleb, normalnym. I nie trzeba być religijnym lub poszukującym ateistą, by to wiedzieć i tym żyć. Można nawet nigdy nie mówić o Bogu, a mieć Go w sercu. Wielu ateistów jest bliżej Niego niż określający się jako wierzący. Słowa ojca Pio. Ponieważ wszystko jest płynne i zmieniające się, nawet przyciąganie grawitacyjne Ziemi waha się, a tym bardziej przekonania i poglądy. Dlatego nie można bazować na sztywnej koncepcji myślenia i działania. Hermetyzm pod każdym względem powinien być zastąpiony otwartą poezją miłości. Liczyć powinno się serce, szczerość, dobro i obowiązek tolerancji wszystkich wobec wszystkich. A to oznacza już powszechny, globalny system miłości. Słowa ojca Pio. Powinniśmy dojść do takiego systemu w ekonomii, w którym wszyscy będą poszanowani jednakowo sprawiedliwie. Jeden warunek. Należy przekonywać o takim sposobie na jedność wszystkie nacje, kultury i państwa, pozostawiając je równocześnie w wolnej autonomii i odwiecznej potrzebie na inność, oczywiście prócz miłości. Ona dla wszystkich powinna oznaczać to samo, przede wszystkim delikatność i niekrzywdzenie nikogo pod żadnym pozorem. Obowiązek
miłości bliźniego jak siebie samego powinien być zapisany w każdej konstytucji państwa. Wtedy już nie uciekniemy od prawdziwej przyjemności życia w spokoju i harmonii. W muzyce jedność rasową już osiągnęliśmy. Nieważne, kto gra i śpiewa, ważne dla nas, że ładnie. I nikt nie ma o to pretensji, jakiego kto jest wyznania czy koloru skóry. Trzeba to przenieść na miłość i będzie coraz lepiej. Nawet nie trzeba wiele czytać, by dojść do sedna sprawy. Podstawowe zmysły nie potrzebują literatury, by odczuwać przyjemność taką jak smak, zapach, dotyk czy widzenie. Dusza sama prowadzi, trzeba tylko zerwać klapki. I potem można gonić na oślep, a i tak wyjdzie na dobre, pomimo potknięć. Przy szczerym sercu wszystko można. W życiu trzeba być trochę bosko szalonym. Słowa ojca Pio. Żyj jak w raju, bo kosmos jest rajem. Trochę nieudanym, ale rajem. Na wzór prawdziwego raju. Czym się smucić? Trzeba to jeszcze bardziej docenić i śmiać się dużo. Być świadomym, na jakim zakręcie życia jesteśmy i dlaczego. A uśmiech radości ducha pokona przemijalność. Najpierw koncepcji rozumu ateistycznego, materialnego, pesymistycznych percepcji, a na końcu pokona i ciało. Będziemy połączeni ze swoim ciałem oryginalnym, nieśmiertelnym. Ciało nieśmiertelne posiadamy już teraz, za tego życia, lecz jest ono ukryte. Stanie się nagrodą i będziemy mogli go używać w tajemnicy przed innymi, już w tym raju, za miłość, zrozumienie i przebaczenie. Ciało fizyczne jest chwilową powłoką duszy. Słowa ojca Pio. Powinniśmy się upokorzyć za to, że przez miliony lat wyrządzaliśmy sobie nawzajem na różnych planetach, w różnych galaktykach wiele krzywd. Stało się tak po wyjściu z nieba, ale już wiemy, że musimy za wszelką cenę tam powrócić. I nieważne, kto kim jest, czy ateistą, czy wierzący, czy ktoś pełen cnót, czy samych wad. Wszyscy aniołowie, czyli my, musimy tam wrócić i wrócimy. Trwa to długo, miliardy lat, ale można wrócić i za jednego naszego życia. Trzeba tylko zrozumieć przyczynę zła, spokornieć i pokochać wszystko i wszystkich. Bóg nie wymaga wiele, by się zbawić. Jest bardzo cierpliwy, tolerancyjny. To najlepszy rodzic, słowa ojca Pio. Wiele przeżyliśmy, dużo cierpień doświadczyliśmy. I Bóg nigdy nas nie będzie dobijał, jak to my często robimy. Zaprasza na swój wieczny bal, za darmo. Chciejmy się tylko tam wybrać. Zainteresować się tą balangą za darmo. Jest taki gość, co by tego nie chciał? Wątpię. Darmocha zawsze przyciąga. Korzystajmy z dobroci i obfitości Boga. Sam nas zaprasza do niej. Tak, trudno zdobyć na ziemi niebo. Nieosiągalne tak naprawdę. Prawie cały świat jest przeciwko szczęściu, choć każdy go pragnie. Niewiedza i wiedza, jako praktyczny mechanizm nieszlachetności, niszczy szczęście. Ale i natura tak samo. Dlaczego tak jest? Czy da się coś tu zrobić, aby odwrócić tę tendencję?
troszkę można coś uczynić dla cywilizacji. Ale tu taki system, ideałów nie ma i nie będzie. Słowa ojca Pio. Więc niewiele zrobimy. Nawet zaprogramowana Matka Ziemia dba o to, aby wszystkich nas pogrzebać. Więc niewiele z punktu materialnego da się zrobić. Natomiast najważniejszy jest osobisty rozwój świadomości. Dusza jest nieśmiertelna. Myśli są nieśmiertelne. Trzeba wszystko czynić, aby świadomość nie musiała się rodzić w tak ciężkich warunkach. Najlepiej, by przeniosła się po życiu tu, w świat idealnych bajek. Do funkcjonowania na zasadach wieczności, obracania się pośród niebiańskich gajów komfortu, które są stałe, cudowne i bezpieczne. Na ziemi nie osiągniemy tego nigdy, ale w duszy mamy już tego symptomy na co dzień. Więc warto tęsknić i choć troszeczkę tego raju i tu dać innym. Możesz, bez obawy. Miękka struktura kształcenia postaw na rzecz poznania absolutu wymaga przewodnich i delikatnych wyrzeczeń. Z punktu widzenia szczęścia materialnego one nie są aż tak konieczne, ale jeżeli chcemy skupić się na swojej duszy, aby ją bliżej poznać, potrzeba większej uwagi. Ta uwaga jest niezwykle słodka, ale czasem zmusza do wysiłku. Słowa ojca Pio. Aby uchronić się od kolonializmu, nietaktu i niedelikatności, braku kultury, potrzebny jest minimalny wysiłek poznania siebie samego. A to już jest bardzo dużo i zbliża nas do absolutu. Zbliża wierzącego, jak i niewierzącego. Absolut nie ma względu na osoby. Dlatego też uczmy się kochać wszystkich jednakowo. Słowa ojca Pio. Jeśli pragniemy być mu bardziej podobni. Nietransparentne ściany naszego ciała nie chcą nam pokazać duszy. Jedynie analiza, wiara i ufność szczęściu są w stanie je pokonać. Goniąc za szczęściem, odnajdujemy swoją duszę. Kiedy podejmujemy edukację w nadaniu duchowym, a nie tylko materialnym, to nasz rezerwuar świadomości odsłoni naszą duszę w całej jej krasie. Moim zdaniem poznanie duszy jest najwyższym szczytem rozkoszy. Dusza otacza ciało, a ciało też z tego potrafi korzystać i unosi się w rozkoszach zmysłowych i wewnętrznych. Odpowiedzią na radość duszy jest radość ciała. Dostępność tych radości nie zawsze jest tuż obok. Od ręki nie da się tego załatwić. Trzeba nastroju i przygotowań. Ale kiedy nas to spotka, skutki są nieprawdopodobne. Potrafią zmienić wiele na jeszcze piękniejsze gry pomiędzy duszą a ciałem i innymi osobami. W kosmosie to sprawa delikatna i poufna. Nadsubtelna moc naszej duszy, poruszająca ostatecznie całym naszym życiem, jest niepotrzebnie zapominana. Jeżeli nie zadamy sobie wysiłku umysłowego i nie zaczniemy szukać prawdy absolutnej, Boga, to nie odnajdziemy swojego prawdziwego przeznaczenia. Nie będziemy mieli wówczas pojęcia, po co żyjemy, jaki jest sens cierpień i radości. Przy takiej koncepcji życia najczęstszym motywem do kontynuowania codzienności stają się niszczące używki, karierowiczostwo, dorabianie się na siłę,
walka o władzę i wpływy. Aby coraz więcej emocjami i rękami wyszarpać nieczystego zadowolenia. To nie prowadzi do prawdziwego życia serca ani do nieba, ale pcha nas w piekielne życie. Piekło sami sobie tworzymy. Dość to skomplikowane, bo karma, reinkarnacja i tak dalej. Ale zasadniczo to nasza sprawka, niebo podobnie. Sami je tworzymy już tu na ziemi. Tu niebo dla każdego znaczy trochę co innego. Słowa ojca Pio. Edukacja nastawiona wyłącznie na pieniądz i wychowanie dla form, stopni naukowych, dobrobytu materialnego, gdzie pominięte są wartości ponadegoistyczne i ponadludzkie, jest niebezpieczną grą dla wszystkich. Ona powoduje zapomnienie o energii duchowej i modelu wiecznego szczęścia, a to z kolei zaprusza nam radość i nadzieję na coś o wiele piękniejszego niż walka o byt. Najbardziej naukowe podejście do życia, najbardziej sterylne warunki egzystencji nie zapewnią nikomu ani pełnego szczęścia, ani pokonania śmierci. Więc musi być jakaś dodatkowa droga, ażeby ten wypełniony radosną nadzieją cel serca osiągnąć. Nie przyszedłeś się tu dorobić, ale zbawić. Słowa ojca Pio. Rozwój duchowy jest nieustannym poszerzaniem wiedzy najsubtelniejszej, a ponieważ żyjemy w konkretnych warunkach materialnych, trzeba łączyć tę wiedzę z osiągnięciami nauki i postępu cywilizacyjnego. Jednym słowem, figlować i bawić się w tym świecie, a jednocześnie tęsknić za ideałami i uczyć się życia szczęśliwego. Powinniśmy zabiegać o to, by ukończyć uniwersytet z szacunku do wolnej spontaniczności, humoru, mądrości i miłości. Wtedy będzie nam łatwiej żyć w tym kosmosie, który ponoć był projektowany jako niebo dla nas. Więc ma coś z nieba, słowa ojca Pio. Ale jak widać, wiele z niego nie pozostało. Pomimo to, w duszy czyńmy sobie niebo i przenośmy je choć trochę na zewnątrz, gdy nadarzy się okazja. Słowa ojca Pio. To właśnie będzie naszym fajnym życiem. Kościół, chcąc mieć pełną kontrolę nad wiernymi, zakazywał jednego z najbardziej wolnych i niezależnych od ruchów człowieka. Zakazywał używania swoich zmysłów, czyli tak naprawdę świadomości, bo zmysły to świadomość. Może niedoskonała, ale świadomość. Chciał mieć nad nimi pełną kontrolę, a mieć wpływ na erotykę, seks, zmysły, czyli na to, co człowiek emocjonalnie w duszy bardzo głęboko przeżywa. Ma człowieka pod kontrolą w stałym potrzasku. Wymyślił więc pewnego rodzaju ograniczenia, a dla umysłu dogmaty. Nastawieniem wszystkich wiar i kościołów, ale i nie tylko wiar, ale i organizacji światowych o pewnych profilach władczych jest kontrola i narzucanie innym przekonań. Subtelnie zagarniać posłusznych i pokornych, móc ich edukować w ściśle określonym kierunku. I tak usiedlony człowiek idealnie nadaje się na poddanego, wiernego wyznawcę. Podejmuje wyzwanie ze starannością, poczuciem winy, przejmując całą naukę, jaka jest mu narzucana. Mało tego, każe ślepo w nią wierzyć.
a w razie wątpliwości są fundamentalne zalecenia. Teologia, prawa kanoniczne, sądy, nietykalne i niepodważalne. A za niewierność czasem krzyż, czasem spalenie, a czasem odcięcie głowy albo wykluczenie z kościoła. I co to ma znaczyć? To jest ta duchowość? Tolerancyjna i dobra miłość? Za mało ciepła i serca w kościołach. Słowa ojca Pio. A za dużo sztywnej, hermetycznej doktryny. Jezus na takie rzeczy patrzy bardzo krytycznie. Władza państwowa, władza kościelna stanęły ponad Jezusem i poza duchowością, poza miłością, która nie jest już kochana. Myśli się rodzą z widzenia, a widzenie z pragnienia widzenia i otaczaniem tego widzenia ciałem i emocją uczucia. W kosmosie jest trochę inaczej, ale w duszy tak to działa. Myśl nie musi się kreować, ale może. Wystarczy, jak się popluska spontanicznie, pokocha inne myśli i zobaczy odbicie swych myśli w reakcjach innych, zaraz będzie szczęśliwa. Radość jest ekstazą piękna i wrażliwości na jego formę. Cel, do jakiego każdy z nas dąży, mniej lub bardziej świadomie, jest taki sam, wyrażony sercem. Ach, jak mi dobrze, jaki jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Przygoda ma słodka, trwa i w nieskończoność. Jezus też opowiadał o tym osobom zainteresowanym. Osobom pojedynczym, nie tylko apostołom. Nawet gdybyś w głowie miał wodę i tak byś myślał. Słowa ojca Pio. Niebo nie jest oderwane od materii, lecz materia tam jest doskonała. Taka, za jaką zdarza nam się czasem zatęsknić. W niebie są planety duchowe, słowa ojca Pio. Zmysły naszego ciała mają jedynie pobudzić nas do oddania się wyższej przyjemności. Przyjemność seksualna ma właśnie taki cel. Poza prokreacją, aby nas unieść poza światy cierpienia. Każdy zmysł nasz ma podobne zadanie, każda radość i zadowolenie ludzkie. W sumie tworzy ten sam cel, aby nam przywrócić nastrój i wizję szczęśliwej przyszłości. Do tego celu są one przeznaczone. Wrażenia zmysłowe, poznanie pojęciowe i pozapojęciowe, intuicyjne, wyobraźnia. Mają nas nakierować na nieskończoność. Rzeczywistość duchowa jest przewspaniałym oczarowaniem, którego nigdy się nie traci ze swoich zmysłów. Warto poszukiwać i oddzielać dyskomfort od komfortu. Zauważać przemijalność i nieskończoność percepcji widzenia poprzez nadzieję i wiedzę empirycznych przewidywań. Na naszej planecie istnieje problem z oczarowaniem. Tendencje są takie, że szybko powstają nowe wrażenia, a ich potencjał ogranicza się do częstego psucia nam nastroju. Szybko dochodzimy do wniosku, że tutaj nie ma prawdziwego, wymarzonego nieba. Choroby, śmierć, trzęsienia ziemi, łańcuch pokarmowy, wulkany, bomby atomowe i tak dalej. Wszystko jest tymczasowe i ulotne. Każda sekunda ucieka w przeszłość bezpowrotnie. Jak sobie z tym poradzić? Skoro już tu żyjemy, a tęsknoty nie są tym,
czego byśmy się w swej głębi spodziewali. Jest alternatywa, transcendentność życia. Niebo prócz ziemi musi każdy sam zobaczyć. Wtedy się przekona. Słowa Ojca Pio. Lecz aby stało się to osiągalne, najpierw należy się przeprogramować. Umiejętności i talenty natury materialnej mogą nam albo pomóc, albo przeszkodzić. Nie na nich należy opierać swój postęp marzycielski w osiąganiu ideału doskonałości istnienia. Bardziej trzeba sięgać po narzędzia ducha. Nie można się opierać wyłącznie na spekulacjach i pojęciach nauk filozoficzno-materialistycznych, bowiem ich pojęcie, metod rozwoju może nas zahamować i przyzwyczaić do porządku świadomości o niskich aspiracjach. Przy takich okolicznościach postęp w kierunku duchowym nie dokonuje się. Pneumatyczna nauka uniwersytecka pcha duszę w zapomnienie o subtelnych wrażeniach, a potem nie jest ona w stanie nic zrozumieć ani pojąć ze świata bezgranicznego ducha. Miłość i szczęście nie są nauką ani filozofią. Nauka dotyczy tego świata, a nasza dusza nie jest z tego świata. I tu jest mały problem w koncepcjach i przyzwyczajeniach umysłu. Ciało materialne i rozum duszy podążający za nim przyzwyczaja się do życia na wstecznym biegu. Dlatego ten czyściec trwa prawie w nieskończoność. Słowa Ojca Pio. Okrzyknięty na poczet nauki postępem materialnym, wcale nie duchowym. No, ale niektórzy od czegoś muszą zacząć, rodząc się tu jako dusze już zanurzone w poprzednim bycie, w materii. Odkleić się od podłogi genów, smaku i grawitacji tego świata nie jest prosto. Nieraz trzeba wiele, wiele żyć, aby coś zrozumieć z własnej, zapomnianej, wiecznej duszy. Jeszcze zbyt dużo w nas niemiłych przyzwyczajeń. Brak nam wizjonerskich koncepcji na pojawiający się nam przed oczami i na sensorach żywej skóry empiryczny byt. Jeśli ktoś pragnie szlachetnych uczynków i myśli, równowagi duchowej, powinien podjąć odpowiednie poczynania i zaserwować sobie codzienną dyscyplinę głębszego myślenia, czytania, modlitwy. Prawdziwa istota pragnień świadomości, podparta koncentracją umysłu i serca, oczyści naszą duszę, a hamulec duszy, umysłowe ciało, przylgnie do tego, czego nie można zobaczyć oczami. I to będzie zwycięstwo wewnętrznego dążenia w nieznaną nieskończoność pragnień szczęścia. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Pozostaje pytanie, jak to osiągnąć? Czy świat, jaki znamy namacalnie, zadowoli nas? Czy jakaś wymykająca się myśl z tego pudełeczka przyniesie nam pełną, nieoczekiwaną radość? Nawet ludzkimi oczami można zobaczyć niebo. Słowa Ojca Pio. Jeżeli za swojego sponsora przyjmiemy szukanie, poznanie i miłość, i jeśli oddamy tej sprawie swoje serce, wówczas odczucie naszego wnętrza zmieni swoje oblicze w stosunku do każdej rzeczy. Nie przeszkodzi nam nawet teoriopoznawcze podejście do życia. Wówczas nawet ateizm nie przeszkodzi w zrozumieniu Boga.
Często ateiści są bliżej Boga niż katolicy. Słowa Ojca Pio. Odzwierciedleniem zachwytu dla miłości, pokoju i szlachetnego oddawania się przyjemnościom życia jest mądre i spontaniczne działanie na każdej płaszczyźnie. Dla człowieka oddanego szlachetnemu celowi główną dziedziną poznania staje się splendor materialno-duchowy. Pokój, świetność, miłosierdzie, blaski, okazałość wysokiego rzędu subtelnych wrażeń, dobrobyt prywatny i społeczny. Geometrią smakowania jest tak samo przestrzenność duchowa, badanie i odczuwanie blasku różnych figur, okazujących się jako słodkie formy dla zadowolenia naszego ciała i jego niematerialnego, duchowego wnętrza. Nie pomijajmy tego. Zło też jest mądre, rozsądne częściowo, logiczne i bywa współczujące, aby grać swój teatr, to kusi. No nic, tylko iść za takimi symptomami. Nie. Trzeba być bardzo wyczulonym na te zagrywki złego charakteru dusz. Niby piękny anioł, a potrafi cię oszukać, okłamać, pogardzić tobą. Zło modeluje rzeczywistość, jak mu się podoba, gdyż miłość nie stawia oporu, a trochę jednak powinna. Zło ani demokracji, ani wolności nie zabrania. Przeciwnie, promuje ją, nawet za cenę życia, tylko po to, aby ukrytą pod pozorem dobra psychiczną wulgarność dalej podtrzymywać, tak by można z niej czerpać energię nieczystego, egoistycznego zadowolenia, które wrażliwym osobom najczęściej przynosi cierpienie. A wywoływanie cierpienia świadomie już nie oznacza prawdziwej miłości, a jej zaprzeczenie. Gdy ciało umrze, osoba automatycznie otrzymuje kolejne ciało wyposażone w zmysł. Ale tak naprawdę to dusza jest jednym wielkim świadomym zmysłem, gdyż czuje, reaguje, komunikuje, tęskni, pragnie, pożąda miłości. Ciało nie robi nic innego, naśladuje duszę. Ciało w swoim zwrotnym sprzężeniu zmysłowym reaguje na pragnienia duszy. To dusza inspiruje ciało. Ona utrzymuje ciało przy życiu. O tym nie wolno zapominać. Jakże wielkie było zacofanie średniowiecza. Skutki są niestety widoczne tego do dziś. Niewielu było odważnych w tamtych czasach, którzy mówili o pięknej duchowości, ciele i o harmonii pomiędzy nimi. Praktycznie ta wiedza nie istniała. Była świadomie eliminowana, niszczona. Erotyka, seksualność stały się polem walki i manipulacji. I ciało, i dusza są dla nas świadomą reakcją na uwielbianie szczęścia. Lecz krzywda, nawet z miłości, nie ma nic wspólnego ze szczęściem. I warto dodać, iż w kosmosie tej harmonii jednak nie ma, bo dusza chce dużo więcej, a ciało materialne to uniemożliwia. Gdy odzyskamy wieczne ciała, sprawa się wyreguluje sama. Miód do serca to znaczy trafiać w klimaty. Z duszą należy tańczyć z gracją i wdziękiem. Tańczyć, ile sił starczy. Ten taniec powinien trwać cały czas, bo dusza się nie męczy, miłość się nie męczy. Ciało tylko omdlewa,
ale i na to jest sposób. Zamienić to ciało na ciało doskonałe i problem się uspokoi. Zacznie się nieskończona wirtuozeria na wszystkich strunach szczęścia. Ach. W świecie informatyczno-biologicznego hologramu naszego ciała i jego powiązań ze światem zewnętrznym okazuje się, że wszystkim szybko się nudzimy. Poszukujemy co chwilę nowych dostaw wrażeń, by nie oszaleć. Skąd to się bierze? Odpowiedzi może być kilka, lecz która trafna. Zapytałem najbliższej osoby, siebie, co mnie może nie nudzić? I odkryłem bardzo ciekawą rzecz. Nie nudzi mnie jedynie świadomość, bo ona ciągle jest. Czy o niej myślę, czy nie. Ona wciąż tam siedzi i z daleka się do mnie uśmiecha, a nawet się ze mną integruje, czyniąc mi fantastyczne wakacje. Udało mi się to zauważyć, ale nie zawsze jest tak prosto. Odkrycie miłości na świecie jest triumfem zaciekawienia naszych tęsknot. Oderwani od nauki i doświadczeń, podążamy ku światłości lekkiego bytu. Obyśmy jak najwięcej tęsknili, tworzyli poezję wokół nas, malowali obrazy pokazujące piękno, tworzyli muzykę łamiącą serca. Wtedy będzie więcej dobra i miłości, a mniej sztywnej nauki i techniki, które tak naprawdę, nawet z najmniejszym poruszeniem ducha, nie mają z nim nic wspólnego. Kiedy stworzyciele galaktyk to zrozumieją, oby szybciej niż później. Bo wszyscy tu zwariujemy bez szczęścia, o jakim marzymy, w skrytości intymnej serca. W świecie wysoce cywilizowanym powinno się tworzyć urządzenia i budynki, które mają pomagać szczęśliwie i bezpiecznie żyć obecnym i przyszłym pokoleniom. Proekologiczne i wytrzymałe budynki użytkowe. Sprzęt nie powinien być produkowany na 5 lat użytkowania, ale na długie, długie lata. Dla dobra wspólnego, a nie przeciw miłości, czyli dla ekonomicznej konkurencji. Twórczość poruszająca struny duszy może być w pełni szczęśliwa. Decydujące jest to, czy wypływa z czystego serca. Każdy czyn w życiu człowieka reprezentuje twórczość ducha. Jeśli wypływa z czystego serca, jest niebem już tu na ziemi. Dobry człowiek, który nie należy do żadnego oficjalnego wyznania religijnego lub należy, jest prawdziwie duchowym człowiekiem. Czyste serce jest najgłębszym celem wszystkich dociekań i przyjemności. Przyjemność jest sama w sobie istotą radości. Na niej bazuje wieczne życie, do którego próbujemy się powoli i wspaniale dostosowywać, a właściwie tam przedostać na zawsze. Trzeba dążyć do uwolnienia się od skrajnego ego, gdyż ono zagraża pokojowi na świecie. Ego powinno być rozpracowane w doświadczeniu, przykrości i radości. Ta refleksja korzyści i strat powinna opróżniać z egoizmu do minimum. Każdy musi sam nad tym pracować i się pilnować. Wówczas jednakowa empatia do wszystkich stanie się faktem, a łagodna miłość oznacza wszelki dobrobyt duchowy i materialny. Kochaj wszystkich jednakowo. Słowa Ojca Pio. Celem duchowej ewolucji człowieka jest szczęśliwość, czyli boski nastrój,
boskie atrakcje. Przeciwieństwem zapomnienia o ideałach jest zły nastrój, niewłaściwe rozumowanie, niespodziewana agresja i antykultura. Ostatnio pewne przedstawienia teatralne, utwory muzyczne zeszły na dno. Między duszą a unerwieniem ciała potrzebna jest harmonia, czyli zgodność brzmień. Przeszkadzają zaś w niej dysonanse. Przeszkadzają krzyki, hałas, tumult, zamęt, huk, gadulstwo, gdyż zagłuszają subtelne wdzięki natury pozaziemskiej, niebiańskiej, a bardzo szczęśliwej. Czekające i wciąż na jej dokładne odkrycie. Zastanawianie się jest bardzo dobrym kierunkiem w tę właśnie stronę. Konsekwencją harmonii duszy i ciała jest harmonia zewnętrzna wokół, w środowisku, a z kolei harmonia zewnętrzna rozwija harmonię wewnętrzną. Opłaca się być refleksyjnym, obserwować życie w sobie i poza sobą, tak czy inaczej. Wszystko wychodzi z wewnątrz nas, z duszy, i dobro, i zło. Należy więc być ostrożnym i cierpliwym, by nie wychowywać w sobie antyharmonii. Wnętrze wychodzi na zewnątrz wyrazu, by wylądować w wewnętrznym ośrodku szczęścia i tak w koło. Ciesz się do środka. Słowa Ojca Pio. Aby nasza ludzka rzeczywistość mogła odzwierciedlać, na ile to możliwe, niebo, rzeczywistość w nas samych musi dążyć do harmonii, urozmaicona różnorodnością, połączona z miłością, spowoduje pojawienie się jej przed naszymi oczyma na co dzień, zachwytu i ukłonu. Twój anioł stróż często klęka przed tobą. Słowa Ojca Pio. Widzenie zewnętrzne jest niedostateczne, migawkowe, przemijające i jakby przypadkowe. Jest po to, abyś mógł zatęsknić za widzeniem wewnętrznym i osiągnął je. Wiedz jednak, że wewnętrzne widzenie, podobnie jak zewnętrzne, oparte jest na innych widnokręgach. Skupione na szlachetnych cechach, takich jak poszanowanie innych istot, powściąganie swych zapędów, prawdomówność, cierpliwość, wyrozumiałość, wytrwałość, miłość i współodczuwanie, dobroczynność i poświęcenie, które są odpowiednie dla wewnętrznego uwielbienia i czci. Dzięki temu Twe serce się poszerza i poszerza w widzeniu i odczuwaniu pełni radości istnienia. Serce masz ogromne, trzymam je co dzień w swoich dłoniach. Słowa Ojca Pio. Człowiek zajmuje się szczegółami przede wszystkim w stosunku do siebie, swojej świadomości, do tego, co robi i co odczuwa. Sprawy ogólne odczuwamy ogólnie, jako mniej istotne. To dobrze, bo szczęście funkcjonuje odczuwalnie wyłącznie w moim ja. W danym czasie i miejscu, tam, gdzie nas nie ma, nic się nie odczuwa. Jaki wniosek z tego? Że szczęście jest w nas, wywołane zmysłami tu i teraz, i myślami tu i teraz. Owszem, istnieje nadzieja, ale ona pojawia się, kiedy o niej pomyślę. Wniosek? Można nigdzie nie być i nic nie widzieć, a być szczęśliwym. Jogini znają taką opcję, ale my nimi nie jesteśmy, więc powinniśmy tego dokonać inaczej. Bardziej kierować radość, jaka nas spotyka do środka siebie samego. Słowa Ojca Pio.
wówczas będzie ona stabilna i komfortowa. Piękno, poezję, kształty cudowne, formy, seksualność. Kierować do swego serca. Pomnożymy tym wielkie szczęście. We wnętrzu pojawiają się najpiękniejsze zewnętrzne formy, które uwielbiamy. Ważne jest dla cywilizacyjnego postępu, aby podejmować próby naukowego rozwiązania problemów o światowym znaczeniu, dotyczące m.in. techniki proekologicznej, wykorzystania promieni kosmicznych, energii słonecznej, zaniku produkcji samochodów o napędzie tradycyjnym, to jest paliwowym i gazowym. Produkcja najnowszych pojazdów o silnikach hybrydowych, elektrycznych, wodorowych, na powietrze sprężone, a następnie o silnikach energii grawitacji. W dalszej kolejności maszyny poruszane myślą i wolą, rozumiejące nasze intencje. Rozwój technologii dotyczący tworzenia dla społecznego użytku robotów, biorobotów, nanorobotów, zastępujących człowieka w trudnych, skomplikowanych, nudnych i ciężkich pracach, to dobry kierunek. Aby nam się żyło lżej i spokojniej, bez zatroskania o byt podstawowy, czy na to pozwolą władcy tego świata i zapewnią wszystkim z racji istnienia odpowiedni socjal w zamian za brak pracy przejętej przez roboty? Oby tak się stało. Musi tak się stać. Technika jest dziełem ducha. Słowa Ojca Pio.